Witam serdecznie. Spotkamy się ponownie z Dariuszem Wezgrajem i porozmawiamy dzisiaj znowu na temat dobroczynnych właściwości ozonu na organizm człowieka. Witam Cię. Witam. Rozmawialiśmy gdzieś około 3 lat temu na temat tego, co proponowałeś, na temat tych terapii związanych z ozonem. Przez 3 lata już jest jakiś krok do przodu, dużo doświadczeń masz, więc dzisiaj rozszerzymy ten temat. Zanim jednak to rozszerzymy, przypomnij proszę, o co chodzi z tym ozonem w terapiach. Więc tak, ozon to jest... Ozon występuje w stratosferze, to jest na wysokości około 30 km. Pełni tam rolę filtra, jak gdyby promieniowania UV, które warunkuje życie na Ziemi dla roślin, zwierząt, ludzi i tak dalej. Występuje też w części przyziemnej, w troposferze, ale on jest zmieszany z różnymi substancjami toksycznymi, smogowymi i to nie jest dobre wyjście. To naturalnie ozon jest produkowany podczas burz przez wyładowania. Tak, podczas burz, przy wodospadach, w lesie sosnowym. To takie naturalne zjawiska fizyczne. Fizyczno-chemiczne. Ale możemy też ozon otrzymywać w sposób sztuczny przez wyładowania koronowe, wyładowania barierowe, nisko- lub wysokoplazmowe. Ale te najpopularniejsze i te, które służą naszemu zdrowiu, to są przez wyładowania koronowe. I tak pokrótce. Ozon jest takim gazem, który potrafi w organizmie ludzkim zlikwidować to, co jest złe, a pozostawić to, co jest dobre w nienaruszonym stanie, a w niektórych wypadkach nawet w lepszym stanie. Czy to jest możliwe? Bo to brzmi jak bajka, prawda? Likwiduje to, co złe, a zostawia to, co dobre. Znaczy, z ozonem masz doświadczeń już ile lat w sumie? Oj, 20 parę. 20 lat. Tak. I przez te lata, może tak liczbowo, tak na oko, ile takich różnych uzdrowień było w Twoim życiu? Począwszy od wschodu, bo ja się na wschodzie nauczyłem tych wszystkich technik posługiwania się. To już w tysiące idzie. Przy których byłem, to na pewno grube tysiące. Tam, gdzie uczestniczyłem w nich, prawda? Po iluś tam latach sam zacząłem to robić, bo jednak wymaga to bardzo dużej wiedzy, bardzo dużej praktyki. Mi to zajęło około 9 lat poznawanie tego wszystkiego. Jak, co, z czym, jakością, jakim stężeniem, w jakim czasie, z jakimi środkami, w których przypadkach, w których wolno, w których nie wolno. Masę różnych takich zagadnień jest bardzo skomplikowanych. Aczkolwiek jak się zna te technologie, w wielu krajach na świecie ona stosowana jest jako pierwszy punkt uderzenia w danych jednostkach chorobowych. I rezultaty są niewyobrażalnie korzystne. No dobrze, to jaka jest gama różnych dolegliwości, na które to może pomóc? Tylko jeszcze jedno chciałem zaznaczyć, że ozon nie działa na... Jeżeli mamy 100 ludzi, to na 100 ludzi nie zadziała. Zadziała na 40-50 ludzi. Dlaczego? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Prawdopodobnie genotyp, grupa krwi, organizm, jakieś masę czynników to powoduje. No. Czyli na początku trzeba zawsze przetestować w jakiś sposób, czy na danego człowieka dokładnie będzie działać? Dokładnie tak, będzie działać. Wynik otrzymujemy praktycznie w ciągu 48 godzin, maksymalnie nieraz w ciągu 24 godzin. Człowiek sam po sobie czuje, czy coś się zmieniło, czy nie. Czy lepiej się śpi, czy lepiej mu się oddycha, czy lepiej się czuje, czy dolegliwości są mniejsze. Tak zwany wór ozonowy, o którym później wspomnimy. W jakich jednostkach chorobowych, żeśmy zaczęli temat? Tak. W Azji, Kanadzie, Stanach używa się w zasadzie we wszystkich chorobach związanych z odbytem, z narządami rodnymi, z prostatą, z rakiem piersi. To jest taki pierwszy jak gdyby rzut, od tego się zaczyna całe działanie naprawcze. Okej, okay, czyli takie wewnętrzne kwestie. Dokładnie tak. Pomimo, że tego ozonu się nie wdycha, tylko przez skórę. Przez skórę, tak.
przez skórę lub do odbytniczo lub do pochwowo. Są też techniki, gdzie do układu krwionośnego się wpuszcza przez iniekcję albo w postaci kroplówki z solą fizjologiczną lub w postaci pobieramy krew, ozonujemy i znowu wstrzykujemy. Także technik jest dużo dosyć. My się tutaj ograniczymy do ozonu w postaci gazowej. Jako gaz. Oprócz tych wymienionych jeszcze przy chorobach hormonalnych niektórych, przy trudno gojących się ranach. To jest bardzo ważna rzecz. Ja tu nie mówię tylko o stopie cukrzycowej, ale o innych też związanych ze stanem zapalnym organizmu, który powoduje, że dana rana nie może się zagoić. Dobrze, a dlaczego rany nie goją się w takim przypadku? Czyli jak to przeciwdziała na tą ranę? To właśnie to, co powiedziałem na początku. Niszczy to, co jest złego, a zdrowe komórki jeszcze w lepszej kondycji pozostawia. Okay. Ja tak może dam przykład z dziedziny stomatologii, bo to jest najbardziej taki przykład, taki jasny, dla wszystkich zrozumiały. Po wyrwaniu, po ekstrakcji zęba mamy, w niektórych wypadkach występuje zespół tak zwanego suchego zębodołu. To znaczy nie gojąca się rana, jątrząca, a tam jest kupa różnych rzeczy toksycznych dla organizmu, bo to stan zapalny spowodował, że musieliśmy wyrwać to. I wtedy taki jest aparat ADTA, który jest zakończony sondą szklaną. Przykładamy ten w bardzo bliskiej odległości do tego miejsca, gdzie mieliśmy wyrwany ząb. Z drugiej strony zakładamy ssak, żeby nam się ozon nie dostał do dróg oddechowych. Musimy chronić drogi oddechowe. I działamy. I co się w tym wypadku dzieje? Ozon z ruch chemiczny O3 składa się z jednoatomowego tlenu i z cząsteczki tlenu. Ten jednoatomowy tlen ma właściwości biobójcze. Natomiast cząsteczka tlenu O2 ma właściwości dotleniające, regenerujące, zwiększające potencjał elektryczny w komórkach i ta rana o wiele szybciej się goi. Mhm. Czyli tak w skrócie chemicznie O3 rozpada się na O2 i O. Złożony jest. Z tej on się później rozkłada do tlenu, do O2, ale w traktacie jak występuje ozon, składa się z cząsteczki jednoatomowego tlenu i z cząsteczki tlenu. No. Ten jednoatomowy jest biobójczy. Łączy się z bakteriami i je utlenia. Tak, to jest silny utleniacz, tak. Tlen jest bardzo silnym utleniaczem występujący jako monoatomowy. Tak, w jednoatomowej formie. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego niszczy to, co złe, a to co dobre zostaje. Mhm. Z tego względu, że wirusy, bakterie i komórki patogenne mają uszkodzone błonę lipidową. Tak. Więc ozon jest w stanie wejść do środka i od środka utlenić to wszystko. Natomiast zdrowa komórka ma pełną błonę lipidową i ten ozon obrazowo jakby się odbija. Mhm. Tego nie działa na zdrową komórkę. I tu właśnie jest ten cały szkopuł, żeby odpowiedniej jakości i odpowiednim stężeniem zadziałać. Bo gdyby było za duże stężenie, to te zdrowe by mógł też utlenić. Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, tutaj trzeba bardzo delikatnie postępować. 5 razy się zastanowić, zanim się to zrobi. Chociaż te aparaty, akurat jak tu dałem przykład stomatologiczny, one mają do jakiegoś stężenia. Mają destruktor też ozonu, posiadają, gdzie nadmiar jak gdyby wyprodukowanego ozonu zostaje przekierowany jakby w inną stronę. Także to dawki są bezpieczne. Poza stomatologią używamy też w ortopedii przy niegojących się ranach, prawda? Po innych operacjach chirurgicznych, gdzie proces zdrowienia jest podyktowany, uwarunkowany tym, że musi się szybko rana zagoić. W okulistyce po operacjach wtedy jest większa pewność, że operacja udała się. Dobrze, załóżmy, że ktoś przychodzi do ciebie, chciałby skorzystać z takiej terapii. Co z nim robisz? Do jakiej skrzynki go wsadzasz? Nie? Tak w cudzysłowie. Znaczy, to jest to urządzenie, gdzie spełnia to prozdrowotną rolę, tak zwana sauna ozonowa.
Czyli człowiek wsiada do czegoś takiego, może otwórz na chwilkę, tak pokazać, jak to wygląda. I tutaj jest krzesło i sobie człowiek siada. Tak. Jest to sauna na podczerwień. Cztery promieniki podczerwieni są o skalibrowanych długościach fal IRA, IRB, IRC. To jest bardzo ważna rzecz. To są identyczne promieniki, które występują w inkubatorach dla niemowląt, tylko o wiele silniejsze są. Okej. I sauna ozonowa, tutaj możemy wykonać jak gdyby trzy terapie. Saunoterapię, tlenoterapię i ozonoterapię. Trzy w jednym. Składa się z sauny, którą Państwo widzą, z generatora ozonu i z koncentratora tlenu. Okej, czyli człowiek tutaj ma dawkę promieniowania zdrowego, które powoduje pewnie, że te pory się jakoś otwierają. Pory się otwierają, tak. Promienie podczerwienie na głębokość około 3 cm działają. Ozon przy otwartych porach też na do głębokości powięzi na pewno, w niektórych wypadkach głębiej, ale to zależy od struktury skóry i tam masy innych jeszcze czynników. A jakie błędy ludzie popełniają w związku z tą terapią? Jeden błąd, który jest głównym błędem, głównym grzechem zaniechania. Jak człowieka coś przestaje boleć, jak zaczyna się źle czuć, to odchodzi od danej terapii, nic już więcej nie robi dla siebie. Wraca do tego życia, który prowadził przed tym wszystkim. Czyli u człowieka jest tak, to człowiek jest tak skonstruowany, że dopiero jak boli, to zaczyna się interesować, ale jak przestanie boleć, to znaczy, że już jest wszystko, że jest wszystko w porządku. A tak naprawdę, jeżeli człowiek nie zmieni swojego stylu życia, no to nie jest w porządku. Dokładnie tak. I tutaj trzeba się strzec tego, że jak przestanie coś boleć, przestaną być dolegliwości i tak dalej, żeby gwałtownie odrzucić. To jakiś jeszcze czas trzeba pokontynuować to. Dlaczego? Dlatego, że to jest niedoleczana rzecz. Jeżeli nastąpi wznowa, ona jest trudniej uleczalna. Druga, trzecia z kolei wznowa prowadzi do stanu przewlekłego, chronicznego, nieuleczalnego praktycznie. Także lepiej nie eksperymentować. Jak już raz żeśmy się zdecydowali na coś, to już ciągnąć to całą procedurę do samego końca. Przeciwnika sprowadzić do parteru do końca, a nie tylko przestraszyć go. Dokładnie tak. Tym bardziej, że on sam powinien zrozumieć, że dotychczasowe życie, które spowodowało nawarstwienie jakichś dolegliwości chorobowych, było niewłaściwe. Jak się to coś zmieniamy, to zmieniamy już dożywotnio, tak? Dokładnie. Dobrze, teraz podaj może przykłady takich efektów, takich spektakularnych, jakieś tam pan Kaziu, pani Krysia, przykłady takie. Ja może podam to, co można znaleźć, co można w literaturze znaleźć, to będzie najbardziej wiarygodne. Może nam się kiedyś uda program z tymi osobami nagrać, które same powiedzą o swoich doznaniach, czy coś się zmieniło, w jakim czasie i tak dalej. Tak jak mówiłem, te wszystkie ozon przeważnie w formie gazowej to jest remedium na sprawy różnych chorób narządów rodnych, odbytu prostaty. To tutaj tak. Bez wątpienia. I tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych państwach na pierwszym etapie zawsze ta terapia ozonowa jest na początku. Ona jest jak gdyby aktywizująca dalsze działania lecznicze. Czyli w niektórych państwach już jest świadomość na tym poziomie rządowym, czy tam, nie wiem, izby lekarskiej, czy coś takiego, że to musi być w pierwszej kolejności, skutecznie w ogóle od tego zacząć, z tego względu, że później jest terapia samym ozonem nie wystarcza, trzeba ją połączyć z innoterapią, o której też, mam nadzieję, w którymś programie porozmawiamy, ale to jest jak gdyby wstęp. Uaktywnienie tego całego procesu, namówienie organizmu takiego kuksańca, danie mu, pracuj dla mojego zdrowia. Jak się spodziewam, pewnie wielu ludzi przyjeżdża do ciebie jako do ostatniej deski ratunku, gdzie już wypróbowali wszystko i jak już nic nie działa, to wtedy przyjeżdżają do ciebie, tak? Tak się przeważnie dzieje. I się udaje w jakiejś części. Dobra, no to jeszcze raz wróćmy do tych przykładów, bo nie dokończyliśmy tego. No cóż to za przykład? Można ze Śląska przykład dać. Człowiek, który przez 40 lat się leczył na niegojące się rany, które
do końca nie wiadomo było, jakie pochodzenie tego jest, z czym walczyć, żeby to zlikwidować. Sam ten odległość 400-letnia mówi coś o sobie. 5-6 miesięcy czasu, 4-5 uderzenia ozonem wystarczyły, żeby proces naprawczy się zaczął. Ale proces naprawczy, bo to jest tak, że nikt nie jest w stanie organizmu wyleczyć. Organizm musi się sam wyleczyć. My tylko mu podsuwamy pewne rzeczy, pewne składniki, karmimy go czymś. Żeby mu pomóc. Stymulujemy jak gdyby i on musi w dalszym ciągu swoją to naprawczą rolę. Gdybyśmy ciągle stymulowali ozonem organizm, notorycznie, bo to muszą być przerwy tam od 3, 6, 7 tygodni między jednym a drugim, to byśmy upośledzali układy odpornościowe, więc nie możemy tego robić za często. Ludzie nieraz się domagają, dlatego że pierwszy efekt, tak jak mówiłem, doba, dwie doby i już jest wiadomo, że jest lepiej, prawda? Tak. I oni by chcieli jeszcze więcej, a to tak nie można. Trzeba, to się tylko prowokuje pewne układy, które naprawcze naprawiają te problemy chorobowe. Dobra, no to ten pan z ranami i te rany się zagoiły? One się wycofują gwałtownie, już jest prawie dobrze. Nie jest to idealna jeszcze rzecz, ale jest niesamowity postęp. One się przede wszystkim nie sączą. One są zasklepione, kolory skóry wraca. No, jest nieporównanie. Gdyby zobaczyć zdjęcia przed, w trakcie, po, to jest naprawdę duża różnica. Jako cud. Okay. Cud się stał. Na wschodzie, w większości krajów Azji też leczą właśnie wszystkie, na przykład jeżeli chodzi o odbyt choroby onkologiczne, odbytu lub tak zwane inne, co nam uprzykrza życie, zwane hemoroidami. Tak. I tu dosyć szybki jest efekt, tu jest efekt po paru dniach dosłownie. To zaczyna się goić. Oczywiście jeszcze raz wspomnę, że to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba w tym procesie jak gdyby wdrożyć. Trzeba jeszcze inne rzeczy, inne składniki od środka organizmu z pokarmem przyjmować, odpowiednie dietę i tak dalej, żeby ten rezultat końcowy był. Czyli tak jak prowadzi się wojnę, to nie tylko, że artyleria sobie strzela w danym momencie, tylko musi być artyleria plus piechota, plus czołgi, plus lotnictwo zintegrowane musi być. Czyli tutaj tak, w podobny sposób, kilku kierunków naraz i efekt jest wtedy bardzo dobry. Bardzo dobry, tak. Japonia, Korea, te kraje przodują jak gdyby w leczeniu chorób układu rodnego. I tutaj też efekty są dosyć szybkie, aczkolwiek one w niektórych wypadkach też są powiązane z różnymi procedurami innymi medycznymi, łącznie z naświetlaniem, chemioterapią lub innymi jeszcze środkami, w zależności od ośrodka, który to robi. Ale zawsze ten początek stanowi ozon. W niektórych przypadkach jest, tak jak mówiłem, na 10 osób, na 4-5 osób to zadziała, że te wszystkie narośla, guzy i tak dalej, po pierwszym uderzeniu ozonem, one przy następnym USG maleją już. To jest dobry omen, bo w większości przypadków, około 70% powstrzymuje się dalszy rozwój choroby. Jeżeli powstrzymamy dalszy rozwój, to możemy się zastanowić, co będziemy dalej stosowali, prawda? Jeżeli trafimy na jakąś jeszcze inną procedurę medyczną, która jest w stanie nam pomóc, to jesteśmy na wygranej pozycji od razu. Identyczna sytuacja jest z prostatą też. Okej. Dobrze. Jeśli chodzi o urządzenie, to może powtórzmy. Mamy tutaj trzy składniki. Tu jest podwójny, on jest zdublowany, bo występuje w dwóch jak gdyby wersjach. To jest generator ozonu i to jest generator ozonu. A czyli może być albo to, albo to. Albo to, albo to. Tylko tak pokazaliśmy Państwu, żeby był przekrój. Tak. Koncentrator tlenu. Ja proponowałbym zawsze koncentrator tlenu znanej dosyć firmy, tej, która jest w lecznictwie używana za testem medycznym. Duży jest koncentrator, który nie ma testu medycznego. Te urządzenia są sobą skonfigurowane. To znaczy dopływ tlenu jest już ustalony dla generatora ozonu i dopływ tlenu jest ustawiony też do oddychania. Ta konfiguracja musi tutaj być. I
czy w techniczne rzeczy? Nie, to też tu jest ciekawa sprawa, ponieważ głowa jest na zewnątrz, w środku jest, jeżeli w domu używamy, prawda, to czy w gabinecie, bardzo ważna rzecz jest, żeby następna osoba wchodząca czuła się dosyć komfortowo, wchodziła do czystego, czystej sauny. Więc tu jest takie pokrętło, jeżeli jest ono w górę ustawione i to, to jest robocze, natomiast jeżeli maksymalnie w prawo skręcimy, to mamy wtedy... Odkażające. Takie. Odkażające, mamy wtedy sterylizację tego urządzenia. To trwa minutę czasu dosłownie i wysterylizowane. To ozon ogólnie sterylizuje. Tak, ozon jest silnym utleniaczem, dezynfekator. Więc teraz, jaka jest Twoja propozycja, Twoja oferta handlowa, proszę powiedz. Gdyby ktoś był zainteresowany, tak, z jednej strony kuracją dla osób, które mają jakieś dolegliwości i druga oferta dla osób, które mają gabinety i chciałyby rozszerzyć swoją ofertę. Tak, wprowadzając to samo do sprzedaży 2,5 roku, 2 lata temu, czy też 3 lata temu będzie? No załóżmy, że 3. Trzy lata temu. Myślałem, że to będą ludzie kupowali na swoje potrzeby. Ma ktoś rodzinę jakoś, tam jeszcze znajomi i tak dalej, żeby ona była wykorzystana. W sensie, że większość kupuje na gabinety. I występuje ta sauna i w gabinetach naturoterapii i w domach prywatnych. Okej, okay. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy mają jakieś dolegliwości, to mniej więcej w których miejscach w Polsce na tą chwilę można z tego skorzystać? Na pewno Warszawa, okolice, na pewno Łańcut, i na Śląsku jest parę sztuk, w Górkach Wielkich Normowaria pod Piramidami, i jest koło Kalisza w Normowarii Zielony Zakątek. Jest w ośrodku medycznym, rehabilitacyjnym medycznym w Gdańsku, w Słupsku. No i ciekawostka. 1/3 saun jest w Islandii, Stanach Zjednoczonych i Anglii. Okay. Mimo to, że Amerykanie mają swoją kapsułę tylko plastikowo, a jednak możliwe, że ludzie idą w naturalne rozwiązania i drewniany wyrób jest bardziej dla nich korzystny. Milszy. No to na podsumowanie, co możemy, powtórzmy, co możemy naprawić w organizmie? Najważniejsza rzecz to jest chyba, że możemy pozbyć się substancji toksycznych, utlenić je, zlikwidować, ponieważ przez pot wychodzi od 10 do 35 razy szybciej metale ciężkie, bisfenol, a pestycydy chloroorganiczne, glifosat, te wszystkie substancje o wiele szybciej wychodzą z organizmu, więc przyspieszamy. Tak. Jakby ten proces. Przygotowujemy organizm do tego, że jak jest w stanie jeszcze namnożyć komórki macierzyste, tak, to on to zrobi, lub jakieś substancje, gdzie mamy wyczyszczone podłoże, zaczynamy te substancje stosować, żeby namnożyć komórki macierzyste. Jak mamy komórki macierzyste, to mamy... Mamy odmłodzenie organizmu. A jak mamy odmłodzenie organizmu, to nie cierpimy, hamujemy, i pozbywamy się tych komórek, które są martwe. Dokładnie. Czyli świetnie to, rozumiem, że świetnie to współpracuje z innymi terapiami, kuracjami, które są oparte na komórkach macierzystych. Tak, trzeba traktować i działanie związane z ozonem jako wstęp do leczenia, do dalszego leczenia pewnymi terapiami. I teraz tak jeszcze, bo tak wymieniłem to dosyć szybko, a chciałbym przy pewnych punktach się zatrzymać. Jeżeli chodzi o bisfenol A, to są pochodne plastiku, które według dzisiejszych badań są praktycznie wszędzie. Tak, powietrze, woda, żywność. Ludzie piją wodę z butelek plastikowych. Dokładnie tak. Oceany w jakim stopniu są, jedząc rybę, od razu ten mikroplastik przenika do nas, do organizmu. Bisfenol A naśladuje działanie hormonów w organizmie. Tak. Związane jest z chorobami hormonalnymi. Czy to będą piersi, czy inne rzeczy, ale to jest też wysyp tego choroby. Także 25 razy szybciej pozbywamy się
z organizmu niż normalnie byśmy to robili jakimiś innymi rzeczami. Czyli rozumiem, że po wyjściu z tego człowiek troszeczkę śmierdzi, tak? Nie, wręcz przeciwnie. Nie śmierdzi, ozon likwiduje zapachy. Okay. Także niekoniecznie jest nawet mycie się po saunie, że jak będziemy spoceni, to będziemy ładnie pachnieć. Nie będzie od nas tego zapachu potu. Drugim takim czynnikiem jest glifosat i właściwie przedtem powinienem metale ciężkie, tak, zaznaczyć o metalach ciężkich, bo się okazuje na ostatnich kongresach, to było silnie poruszone, że metale ciężkie są przyczyną niestety większości chorób nowotworowych. Tam grzyby prozapalne i metale ciężkie. I nie wszystkie metale, musimy jeszcze inne techniki zastosować, ale przygotowujemy jak gdyby ten konglomeraty krystaliczne metali ciężkich do innej formy, która jest łatwiej wydalana z organizmu. Bo mamy jakąś toksynę, ona się zadamawia u nas. To nie jest tak hop siup, że ją wyrzucimy. Musimy zmienić jej formę, spowodować to, żeby część przez nerki, wątrobę wyszła, a największy przez skórę, żeby nie obciążać tych narządów wewnętrznych. Tym bardziej, że możemy mieć w wątrobie już zmagazowanych dużo substancji toksycznych, prawda? Tak. I to jest metale ciężkie. Grzyby prozapalne. Jeżeli prawda to jest, że rak to grzyb, a wszystko na to wskazuje, grzyb to ani roślina, ani zwierzę, że gdzieś coś pośrodku, to likwidując wszystkie rodzaje grzybic prozapalnych, jesteśmy chronieni jak gdyby przed skutkami chorób nowotworowych. Tak. A likwidując przyczynę, nie będzie skutku. Więc to tutaj likwidujemy zawsze przyczyny. Nie leczymy skutków już, bo większość to skutki się leczy, prawda? Coś nas boli, a to przeciwbólowe. A tutaj przyczynę zlikwidujemy, żeby tych skutków nie było. Ważne jest też substancje z środki ochrony roślin. Pestycydy chlororganiczne, glifosat, różnego rodzaju inne rzeczy, które spożywamy z żywnością. Rolnictwo jest na takim poziomie, żeby jak na najmniejszej części ziemi jak najwięcej nam urosło. Więc dosypujemy, sypiemy, produkujemy właściwie. Nie zajmujemy się rolnictwem, tylko produkcją rolniczą. To też doskonały jest sposób na pozbycie się tych rzeczy. Oprócz tego jeszcze wszystkie historie typu rekonwalescencja przyspieszona, prawda? Że tak. Jak jesteśmy osłabieni, zmęczeni, to możemy się stymulować, że dosyć szybko zyskamy, jak gdyby wejdziemy na brak mi słowa, na dany poziom zdrowia. Samopoczucia, okay. Zdrowia i tak dalej. No plus tego i wszystkie dolegliwości, masę dolegliwości związanych z układem kostnym. Ścięgna, wiązadła, prawda? Następuje rozciągliwość mięśni. Jest używane, często jest sauna używana na podczerwień do regeneracji dla sportowców, dla ludzi, którzy są chronicznie zmęczeni. O rekonwalescencji, przyspieszaniu gojenia się ran, prawda? Dochodzenia po jakichś zabiegach operacyjnych do siebie. Jest dosyć szeroko stosowana w psychiatrii i psychologii. Tu chodzi, że zespół odstawienny, prawda, jeżeli ktoś ma jakieś, miał nałogi, prawda, i odchodzi od tego, żeby zminimalizować to. W psychiatrii ciekawa jest sprawa, bo czytałem takie opracowanie, że około 50 diagnoz choroby dwubiegunowej czy depresji dwubiegunowej to nie jest do końca rozpoznany temat, że to jest choroba psychiczna, tylko to może być czynnikiem substancji toksycznej, które się znajduje w naszym organizmie, a szczególnie grzybów prozapalnych. Bo one uszkadzają układ nerwowy. Dzieje się coś takiego, że rozum człowieka zaczyna walczyć z grzybem jak gdyby i na odwrót. Ktoś dominować chce. Człowiek mówi, ma rozum, więc chce panować nad swoim ciałem. Grzyb chciałby, ponieważ się zadomowił, też chce taką funkcję pełnić. I stąd też takie zróżnicowanie w psychice jest, że występuje w jednej osobie dwie osoby. Tak.
I to właśnie te grzyby prozapalne. Też w niektórych chorobach serca też się stosuje i ukrwienia, żeby zwiększyć ukrwienie, przyspieszyć jak gdyby drożność tego w łączeniu z innymi substancjami, o których za chwilę będziemy mówili, prawda? Ale to też jest jako jeden z elementów tej całej układanki prozdrowotnej. No dobra, jakie substancje? Moim zdaniem najlepsze są naturalne substancje, tylko zależy, co jeszcze chcemy osiągnąć. Jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, żeby zlikwidować składniki toksyczne z organizmu i dać podłoże do, załóżmy, namnażania się komórek macierzystych, czy do dalszych etapów leczenia, powinniśmy tutaj w naturalne substancje iść i takimi substancjami, które doskonałe połączenie z ozonem, to są estry oleju lnianego z kurkumino, peperyno i kapsaicyno. Mhm. Jest olej konopny z konopi oleistej, nie siedlnej, tylko oleistej, z kwiatostanem konopi. Tak. I jest niezastąpiony, bardzo dobrze działający środek, olej kokosowy ozonowany. On występuje w dwóch wersjach, białej i żółtej. Dlaczego kokos? Dlatego kokos, że w kokosie uda się nam osiągnąć najwyższą liczbę OH. 3500-3700 OH można. W oleju słonecznikowym tego nie otrzymamy, w innych olejach nie otrzymamy. Każdy kraj ma jakby swoje... W Stanach na przykład z kukurydzy i z soi się przeważnie się ozonuje olej. W innych krajach się ozonuje z oliwy. Ale to są takie kosmetyki. Tutaj nie można mówić o działalności takiej prozdrowotnej, raczej takiej kosmetycznej, doprowadzającej naszą skórę do ładnego wyglądu, jak gdyby. A tu nam chodzi o to, żeby ten olej kokosowy zadziałał głęboko. Dosyć głęboko i skutecznie, żeby on nie chodzi nam o ładną skórę, tylko o zdrową skórę. Mhm. Ale to się wszystko łączy, bo zdrowa skóra jest. Chora skóra jest brzydka, zdrowa skóra jest ładna. Także nie chodzi tutaj o ten aspekt kosmetyczny, tylko raczej prozdrowotny. Moim zdaniem te trzy substancje. Jeszcze w niektórych przypadkach przed używaniem, powtórzeniem, bo to się 10 razy powtarza taką saunę, prawda, w jednym cyklu. Ważne jest, żeby na początku zrobić też aktywację w worze ozonowym. To bardzo dużo daje. Z tym, że w trakcie poworze ozonowym my po prostu zlikwidujemy troszeczkę minerałów i troszeczkę bakterii probiotycznych. I wtedy po tym dobrze jest uzupełnić. Ale to jest tak jakby dwa aspekty. Raz, że uzupełnić. Dwa, że większość chorób, jelita to drugi jak gdyby mózg, prawda? Tak, tak. Zdrowe jelita, zdrowy człowiek, chore jelita, chory człowiek. Także to jest ten też aspekt, na który musimy zwrócić uwagę. Doprowadzić swoje jelita, kostki jelitowe, żeby one prawidłowo pracowały, żeby ten proces wchłaniania odbywał się tak jak powinien. Mhm. I jeszcze probiotyki, prawda, wchodzą tutaj w grę i tutaj jest cały przekrój, czy to będzie z minerałami połączony, czy probiotyk na przykład pyłek pszczeli, jagoda, minerały, prawda, czy to będzie szafran, czy pokrzywa na dolegliwości hormonalne, bardzo dobrze działa na u kobiet, które w pewną fazę życia wchodzą, prawda, kiedy męczy ich złe samopoczucie, pocenie się, nerwowość i tak dalej, to ładnie tak stabilizuje to. Tym bardziej, że to są dwa aspekty, że to stabilizuje, a sauna likwiduje bisfenol, które naśladuje działanie hormonów. Więc mamy dwa w jednym, jak gdyby. Tu bardziej od środka naturalnie. Oczywiście to spożywieniem wszystko spożywamy. Czyli tak jak powiedziałeś, to co złe jest wymieniane na to, co dobre. Tak. Tylko ja bym tutaj teraz połączył to wszystko, ponieważ to jest tak, jakby zrobiliśmy to pierwszą pracę. Prawda? I teraz trzeba coś dalej robić, żeby ten organizm jeszcze doszedł do siebie w 100% i żeby nie było jak gdyby nawrotu. To, co czyli dwie fazy. Jedna faza to jest oczyszczenie, a drugie odżywienie. Tak, tylko ja mówię o tej pierwszej fazie. Okay. Bo coś, nie coś na temat ozonu wiem, znam techniki, jak powinno się stosować. Natomiast później aż się prosi, żeby tak, albo w kierunku bo normobarii pójść, albo w kierunku jeszcze lepszym komórek macierzystych. No bo tak, nie ma, bo możemy sobie stymulować układ odpornościowy, limfatyczny w pewien sposób i tak dalej, prawda?
do jakiegoś stopnia i staniemy w końcu przed murem. Więc komórki macierzyste, jeżeli komórki macierzyste odmładzają organizm, to który organizm jest bardziej zdrowy? Ten młody, czy ten już, który ma ileś... No jasne, no ten, co ma komórki macierzyste, żeby one wymieniały precyzyjnie to, co... Ja bym tak połączył, to jest jedna z metod, możliwe, że jeszcze jakaś jest, prawda, ale tutaj tak, ozonem mamy ten pierwszy etap zrobiony, mamy wyczyszczone przedpole, nie mamy żadnych paskudztw, te, które wymieniałem, jakichś toksycznych historii, bisfenoli, glifosatów, metali ciężkich i tak dalej, mamy minimalne ilości, bo tam nie w 100%, ale w większości da się to wydalić i wtedy mówi się, że komora normobaryczna stymuluje namnażanie komórek macierzystych. Natomiast mnie na wschodzie uczyli, że ozon i komora normobaryczna przygotowuje podłoże organizmu do tego, jeżeli jest jeszcze zdolny do namnażania komórek macierzystych. Nie stymuluje rozwój, tylko jest zdolna. Mhm. Natomiast tu by aż się prosi o substancję jakoś, która by spowodowała to, żeby organizm był zdolny, prawda? Bo mamy przygotowane podłoże, wylany fundament, stabilny. Możemy budować ten dom, to znaczy zdrowie. I teraz, jeżeli zastosujemy to, wyczyścimy, dobry fundament wylejemy, to możemy zbudować, mając komórki macierzyste, zbudować sobie taki okres dobrostanu, przedłużyć sobie życie. Właściwie może przedłużyć to złe słowo jest, tylko każdy żyje tyle, ile ma żyć. Tylko chodzi o to, żeby przeżyć to, nie męczyć się, nikogo nie umęczyć, nie cierpieć i tak dalej, żeby w pewnych standardach przeżyć. Tak. To wszystko po to się robi. Aleks, jeszcze jedna ważna rzecz. Państwo, nie wiem, czy widzicie Państwo, tu jest taki otwór, gdzie nam wystaje głowa. Bo w większości saun, znaczy jedyna sauna, która jest sauną zdrowotną, to jest na podczerwień. Inne sauny są typu spa, bardziej regenerujące organizm niż naprawiające nasz organizm. I w iluś tam przypadkach dużo jest przeciwwskazań, kiedy głowa, kiedy nagrzewamy półkulę mózgową. Kiedy głowa jest poza zasięgiem nagrzewania, praktycznie oprócz ciąży, świeżego zawału, wylewu, świeżej operacji, to są jedyne przeciwwskazania. To są jedyne przeciwwskazania. Także to bardzo istotna rzecz. Mm-hmm. Okej. Okay. Jakieś słowo końcowe? Może tak pokrótce tylko pokażemy Państwu, jak ona wygląda i jakie są, tak jak gdyby, jeden cykl bym tylko króciutko opisał, żeby nie zajmować Państwu czasu. To jest właśnie ta puszka, to jest sauna ozonowa. Długość jest około 1,30 m. Szerokość 70 cm, wysokość 1,27 m, waga 60 kg. Otworzę Państwu ją, wchodzimy tutaj, prawda? Tutaj mamy regulowane siedzisko, to jest na najniższej poziomie. 1,90 m wchodzi, swobodnie. Jeżeli ktoś jest niższy, przesuwamy i wyciągamy to i przesuwamy na wyższy poziom. Cztery promieniki podczerwieni, ja włączę, żebyście Państwo zobaczyli. One się nagrzeją zaraz. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I ta kombinacja pozwala nam, żeby całe ciało było, na całe ciało działała podczerwień. Zbudowana jest z sosny kanadyjskiej albo z cedru. Dwie opcje są. Musi to być drzewo, które najmniej żywicy ma. Tam z tyłu jeszcze takie urządzenia są, Państwo, ale to rozdzielacze, to nieistotne. I to jest połączone właśnie, i jak wspomnieliśmy, koncentrator tlenu i generator ozonu. I teraz każdy pobyt w saunie polega na tym, że najpierw, załóżmy, siedzimy 15 minut w saunie i oddychamy wtedy tlenem. Przez kaniulę nos, usta lub do nosa, takie dwie rureczki włożymy sobie. Sauna się wyłącza po 15 minutach. Oczywiście
przy zadanej temperaturze, bo tu możemy regulować od 35 do 65 stopni i czasowo tak samo do godziny nawet czasu, ale to już za długi stosunkowo czas. Po tym jak sauna nam się wyłączy, przekładamy tylko te rurki, ta rurka jest od ozonu, przekładamy, ja włączę Państwu koncentrator tlenu, ustawiamy przepływ wtedy na 2,5 litra i włączamy generator ozonu i już nam się ozon w tej pozycji. Ta pozycja to jest pozycja sterylizacji. Środkowa część to jest ta ozonoterapia. Po zakończeniu tego wyłączamy generator ozonu i podłączamy znowu maskę i nam przewodem innym to odłączamy. Wkładamy drugi przewód, który nam połączony jest z kaniulą ozonową i oddychamy tlenem i znowu na 15 minut uruchamiamy saunę przy zadanej temperaturze. Takich powtórzeń robi się 10, przeważnie w niektórych wypadkach 5. Zależy co chcemy uzyskać. Co kilka dni, tak? Ja bym pierwsze 5 robił codziennie. Lub w odległości 8-10 godzin rano i wieczorem. Okej. Okay. No dobrze, to jakieś słowo końcowe? Jest to świetna alternatywa dla różnych działań medycznych, farmacji. Mhm. Żeby zamiast zanieczyszczać organizm różnymi substancjami, które mają właściwości skutki ujemne. Uboczne. Tak. Uboczne. Tutaj tych skutków nie ma. Big Pharma idzie w odstawkę. Tak. Niezadowolona. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.